10 chorób, na które nie ma lekarstwa. Choroba Creutzfeldt-Jakoba. Choroba neurologiczna, której czynnikiem patogennym są najprawdopodobniej priony. Klasyczna triada objawów to otępienie, mioklonie i typowy obraz w EEG. Występują one łącznie u około 70% pacjentów. U około 30% stwierdza się objawy prodromalne, osłabienie, zaburzenia snu i łaknienia. W okresie prodromalnym choroby opisano uporczywy świąt. Chory zwykle umiera w ciągu pierwszego roku choroby w wyniku postępującego deficytu neurologicznego. Nie ma leku na tę chorobę ani szczepienia chroniącego przed zakażeniem. Ebola. Ciężka, często śmiertelna choroba zakaźna wywołana przez wirus Ebola. Objawy choroby pojawiają się od 2 dni do 3 tygodni od zakażenia wirusem. Najczęściej okres inkubacji choroby wynosi od 8 do 10 dni. Choroba zaczyna się od gorączki, bólu głowy, mięśni i gardła oraz znacznego osłabienia. W następnym etapie choroby występują wymioty, biegunka, wysypka, zaburzenia czynności nerek i wątroby, a w części przypadków krwawienia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Epidemia choroby rozpoczyna się od osób, które miały kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi zakażonych zwierząt, takich jak małpy czy owocożerne nietoperze. Uważa się, że naturalnym rezerwuarem zarazków są właśnie owocożerne nietoperze, jednak pomimo intensywnych badań nie zostało to potwierdzone. Największą do tej pory epidemią tej choroby, zarówno pod względem liczby zachorowań, jak i liczby przypadków śmiertelnych, była epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej, której jeszcze niedawno byliśmy świadkiem. AIDS. Choroba wywołana przez ludzki wirus niedoboru odporności, prowadząca do postępującego upośledzenia odporności osoby zakażonej i ostatecznie do rozwoju zespołu nabytego niedoboru odporności. Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności następuje przez kontakt seksualny, ekspozycję na wydzieliny lub tkanki zawierające wirusa oraz na drodze okołoporodowej. U części chorych w ostrej fazie infekcji pojawia się niecharakterystyczna choroba grypopodobna zwana ostrą chorobą retrowirusową, jednak u większości, mimo replikacji wirusa, spadku limfocytów CD4+ i postępującego upośledzenia funkcji układu odpornościowego, AIDS przez pewien okres przebiega bezobjawowo. Choroba Heinego-Medina. Wirusowa choroba zakaźna wywołana przez wirus polio przenoszona drogą fekalno-oralną. Nazwa tej choroby wywodzi się od nazwisk dwóch uczonych, którzy tę chorobę opisali: Jakob Heine i Karl Oskar Medin. Aby rozpoznać polio, należy odizolować i wyodrębnić wirusa, czy jest to szczep dziki, czy to zakażenie poszczepienne wirusem po rewersji do pełnej wirulencji. Przebieg choroby jest różny od łagodnego do śmiertelnego. Choroba obejmuje głównie mięśnie poprzednio względnie zaoszczędzone oraz postępuje na tyle wolno, że nie prowadzi do wyraźnego upośledzenia czynności mięśni. Może powodować również zapalenie mózgu. Wścieklizna. Niebezpieczna wirusowa choroba zakaźna zwierząt mogąca przenosić się na człowieka. Główną przyczyną śmierci jest niewydolność oddechowa. Według WHO każdego roku z powodu wścieklizn umiera około 60 tysięcy ludzi. Wirus wścieklizny atakuje komórki układu nerwowego ze szczególnym tropizmem do komórek istoty szarej mózgu. Wirus w ślinie zwierząt jest jednym z objawów ostatniego studium wścieklizny.
W przypadku psów żaden spośród tych, u których pojawił się wirus w ślinie, nie będzie żył dłużej niż 10 dni. Dlatego jeżeli pies przeżyje obserwację, można wywnioskować, że w momencie pogryzienia wirus nie znajdował się w ślinie, więc pies nie mógł zakazić człowieka. Nie opracowano skutecznego leczenia wścieklizny. W momencie wystąpienia objawów nie ma już ratunku. Istnieje jednak możliwość podania antytoksyny i serii szczepień bezpośrednio po kontakcie z wirusem, zanim rozwinie się zakażenie. Z tego względu ludzi szczepi się, nawet jeśli nie ma pewności, czy wirus dostał się do organizmu. Mukowiscydoza. Wrodzona choroba, uwarunkowana genetycznie, polegająca na zaburzeniu wydzielania przez gruczoły zewnątrzwydzielnicze. Mukowiscydoza objawia się tym, że organizm chorego produkuje nadmiernie lepki śluz, który powoduje zaburzenia we wszystkich narządach posiadających gruczoły śluzowe. Mukowiscydoza jest chorobą ogólnoustrojową, objawiającą się przede wszystkim przewlekłą chorobą oskrzelowo-płucną oraz niewydolnością enzymatyczną trzustki z następowymi zaburzeniami trawienia i wchłaniania. Gruczoły potowe wydalają pot o podwyższonym stężeniu chloru i sodu. Jest to tak zwane słone pocenie. Toczeń rumieniowaty. Grupa chorób po podłożu immunologicznym, które mogą manifestować się jako choroby układowe lub dermatozy. Jego objawy można łagodzić stosując leki sterydowe. Nie wynaleziono skutecznego środka leczącego całkowicie tę chorobę. Astma. Często występująca przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, charakteryzująca się różnorodnymi i nawracającymi objawami, odwracalną obturcją dróg oddechowych i skurczem oskrzeli. Do częstych objawów należą świsty, kaszel, ucisk w klatce piersiowej i duszność. Chory ma częste napady duszności, ostry kaszel oraz charakterystyczny świszczący oddech. Astmę można leczyć jedynie objawowo. Rak. Nazwa grupy chorób nowotworowych będących nowotworami złośliwymi wywodzącymi się z tkanki nabłonkowej. Metody leczenia raków są podobne jak w innych chorobach nowotworowych i opierają się na leczeniu. W porównaniu z innymi nowotworami złośliwymi specyfiką leczenia raków jest fakt, że początkowy okres rozwoju choroby można precyzyjnie wyznaczyć oraz to, że przerzuty raka pojawiają się zwykle najpierw w okolicznych węzłach chłonnych, a później szerzą się drogą krwionośną. Implikuje to konieczność dokładnej diagnostyki układu chłonnego oraz usuwanie węzłów chłonnych wraz z guzem pierwotnym. Wszystkie sposoby leczenia raka opierają się na ingerencji w organizm, np. operacja czy chemioterapia. Nie wynaleziono jeszcze bezpośredniego lekarstwa na tę chorobę. Koronawirusy. Pierwsze szczepy koronawirusa ludzkiego zidentyfikowano w latach 60. XX wieku. W 1962 roku wyizolowano szczep B814 pochodzący od dziecka z objawami przeziębienia, stosując hodowlę narządową pochodzącą z tchawicy. Z powodu zaginięcia próbki przed opracowaniem metod pozwalających na identyfikację gatunku. Kolejny gatunek ludzkiego koronawirusa, znacznie groźniejszy, zidentyfikowano w 2002 roku w chińskiej prowincji Kwantung. W następnych latach XXI wieku zidentyfikowano dwie kolejne stosunkowo rozpowszechnione grupy. Obecnie wyróżnia się 7 gatunków koronawirusu wywołujących infekcję u człowieka. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światową Historię. Trzymajcie się, cześć!